Prezydenci Bydgoszczy i Grudziądza wybrani. Spokojny wynik oczywiście nie byłem. Z pokorą podchodziłem do wyboru mieszkańców. No i cieszę się oczywiście, że ostatecznie tak to się skończyło. Myślę, że mieszkańcy ocenili tą naszą pracę. Jestem przekonany, że Grudziądz idzie w dobrym kierunku. W Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu będzie druga tura wyborów. Koalicja Obywatelska z przewagą w Sejmiku Województwa. Chcę podziękować za to naprawdę wspaniałe święto demokracji. Mam nadzieję, że będzie wreszcie marszałek z Bydgoszczy, bo o tym mówimy wielokrotnie, inne ugrupowania także o tym mówią. Pierwsze analizy i podsumowania. Politolodzy komentują wyniki wyborów. Duży wpływ na ostateczny wynik wyborów samorządowych miały jednak podziały i polaryzacje, które tworzyły się przez ostatnie kilka lat. Młodzi ludzie nie znaleźli oferty politycznej dla siebie. 18:30 minęła. Błażej Karczmarczyk. Dzień dobry, zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Rafał Bruski zwycięża w pierwszej turze głosowania w Bydgoszczy, Maciej Glemowski w Grudziądzu. To już oficjalne dane Państwowej Komisji Wyborczej. Kandydaci na prezydenta obu miast podsumowali kampanię. W Bydgoszczy w pierwszej turze wyborów wygrał obecny prezydent miasta. Rafał Bruski zdobył 53,5% głosów. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej zagłosowało 60 307 osób. Spokojny wynik oczywiście nie byłem. Z pokorą podchodziłem do wyboru mieszkańców. No i cieszę się oczywiście, że ostatecznie tak to się skończyło. Ponad 50%. Niewielu prezydentom dużych miast to się udało. Cieszę się, że mieszkańcy w tak licznej grupie mi zaufali, stąd im bardzo dziękuję. Wygranej pogratulował prezydentowi za pośrednictwem mediów społecznościowych Łukasz Schreiber. Polityk startujący z listy bydgoskiej prawicy otrzymał 32 375 głosów. To dało 28,72% poparcia, a więc drugie miejsce. Tak swoją kampanię Łukasz Schreiber podsumował podczas wieczoru wyborczego. To była kampania, w której pokazaliśmy jako jedyni nasz plan, naszą wizję, nasz pomysł na rozwój miasta. To była kampania, w której pokazaliśmy i dzięki której ludzie zobaczyli, że prawica może mieć pomysł na nowoczesne miasto. W rywalizacji o fotel prezydenta Bydgoszczy na miejscu trzecim znalazła się Joanna Czerska-Tomas. Kandydatka trzeciej drogi zdobyła 12,64% głosów. Zagłosowało na nią 14 247 osób. Na pewno jest to historyczny wynik, jeżeli chodzi o kobietę w Bydgoszczy, bo do tej pory maksymalnie 8%, więc dwucyfrowy wynik, prawie 13%, no to jest niesamowita radość i zwycięstwo. Z kolei Maja Adamczyk, reprezentująca Europejską Lewicę, otrzymała 5,15% głosów, co przełożyło się na 5802 głosy. 5% to jest super wynik. Uważam, że zrobiliśmy naprawdę w 3 tygodnie kawał dobrej roboty i to, że udało nam się uzyskać to 5% głosów, to jest naprawdę coś niesamowitego. Drugiej tury wyborów samorządowych nie będzie też w Grudziądzu. Obecny prezydent miasta Maciej Glamowski, kandydat Sojuszu Obywatelskiego Grudziądz, otrzymał 18 445 głosów, czyli 68,2% poparcia. Myślę, że jest to efekt pracy 5-letniej, ostatniej kadencji. Za to też chciałbym podziękować wszystkim moim współpracownikom, całej mojej drużynie, która ze mną szła do wyborów, także i rodzinie. Miejsce drugie z wynikiem 19,47% poparcia zdobył Krzysztof Kosiński. Polityk Prawa i Sprawiedliwości otrzymał 5266 głosów. Będziemy oceniali to, co pan prezydent robi. Mamy 5 radnych i tych 5 radnych będzie starało się wprowadzić przynajmniej do dyskusji nasz konkretny program polegający na kilku filarach, które miały to miasto postawić na nogi i taki mamy zamiar. Natomiast na trzecim miejscu w wyborach na prezydenta Grudziądza znalazł się Marek Nowak. Kandydat komitetu Nowa Droga Czas Grudziądza otrzymał 3333 głosy, co przełożyło się na 12,32% poparcia. Nie ma co szukać winnych. No tak się zdarzyło, mieszkańcy wybrali tak jak chcieli i wybrali również system, styl zarządzania i również dokonali wyboru, jakie to miasto będzie za rok, dwa, trzy czy pięć. To ostateczne wyniki wyborów podane już oficjalnie przez Państwową Komisję Wyborczą. Edyta Starczewska, TVP3 Bydgoszcz.
Toruń, Włocławek i Inowrocław. W tych miastach prezydenckich odbędzie się druga tura wyborów. Nasi reporterzy zbierają najświeższe komentarze od kandydatów. Przedstawimy je w dalszej części serwisu. A jak będzie wyglądał sejmik nowej kadencji? Wiadomo, coraz więcej głosy zostały policzone, ale dzielenie mandatów trwa. Wielu radnych zasiądzie w ławach po raz kolejny. Nie zabraknie też debiutantów. Wieczór wyborczy regionalnych struktur Koalicji Obywatelskiej pełen takich reakcji. Kujawsko-Pomorskie wśród tych regionów, gdzie Koalicja Obywatelska wygrywa znacząco. Chcę podziękować za to naprawdę wspaniałe święto demokracji wszystkim, również konkurencji, za grę fair play. No i cóż, tak, potwierdziliśmy swoją pozycję jako Koalicja Obywatelska. Tak, procentowo rozłożyły się głosy mieszkańców regionu. Koalicja Obywatelska zdobyła ponad 10% więcej od Prawa i Sprawiedliwości, co przekłada się na blisko 75 tysięcy głosów różnicy. Mam nadzieję, że będzie wreszcie marszałek z Bydgoszczy, bo o tym mówimy wielokrotnie. Inne ugrupowania także o tym mówią. I niestety jest sytuacja taka, że od wielu lat mamy marszałka z Torunia. Na trzecim miejscu plasowali się kandydaci trzeciej drogi. Także jest. Aneta Jędrzejewska może być pewna mandatu. Wygrywa w okręgu szóstym, zdobywając ponad 16% głosów. Trzecia droga lepsza w naszym województwie niż ogólnopolski. To znaczy, że ta praca nasza jest zauważana. Sejmik stworzy 30 radnych, po 5 z każdego z 6 okręgów. Wyniki poszczególnych kandydatów są znane, ale oficjalnie jeszcze nie podano, kto ostatecznie zasiądzie w tych ławach. Wiele wskazuje na to, że jeżeli Koalicja Obywatelska utrzyma współpracę z radnymi PSL, startującymi z listy trzeciej drogi, to układ sił w sejmiku pozostanie bez zmian. Zapewne ta koalicja z Platformą Obywatelską tutaj w sejmiku będzie kontynuowana. Jest tylko pytanie o jej kształt, o kształt przyszłego prezydium sejmiku, ale także o zarząd. Jak ostatecznie rozłożą się polityczne siły w sejmiku, będzie wiadomo po ogłoszeniu oficjalnych wyników. Wiadomo jednak, że w poszczególnych okręgach najwięcej głosów otrzymali Zbigniew Ostrowski z Koalicji Obywatelskiej, Radosław Kępiński z Prawa i Sprawiedliwości, Józef Ramlał z Prawa i Sprawiedliwości, obecny marszałek Piotr Całbecki z Koalicji Obywatelskiej, który w swoim okręgu zdobył ponad 40% głosów, Elżbieta Piniewska z Koalicji Obywatelskiej i Aneta Jędrzejewska z trzeciej drogi. Znane są już także podziały mandatów w radach miast. W Kujawsko-Pomorskim we wszystkich miastach prezydenckich najwięcej głosów uzyskali kandydaci Koalicji Obywatelskiej. Bydgoska Rada Miasta będzie liczyła 28 radnych. 15 mandatów zdobyli kandydaci z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej. 6 z nich to reprezentanci Lewicy. Z kolei bydgoska Prawica Łukasza Schreibera uzyskała 10 mandatów. Połowa z nich to osoby niezwiązane wcześniej z Radą Miasta. 3 mandaty zdobyli reprezentanci trzeciej drogi. Samodzielną większość w 25-osobowej Radzie Miasta zdobyła Koalicja Obywatelska, uzyskując 15 mandatów. Drugi wynik zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, które do Rady Miasta wprowadziło 6 radnych. Kolejne 4 mandaty objęli kandydaci z Komitetu Wyborczego Michała Zaleskiego. Wyniki kształtują się podobnie w pozostałych miastach prezydenckich. We Włocławku Koalicja Obywatelska uzyskała 9 mandatów, Lewica 8, PiS 6. W Grudziądzu do Rady Miasta dostało się 10 kandydatów z Koalicji Obywatelskiej, 7 z Komitetu Sojusz Obywatelski Macieja Glamowskiego, 5 z Prawa i Sprawiedliwości i 1 osoba z Komitetu Nowa Droga Czas Grudziądza. Z kolei w Inowrocławiu to 11 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej, 5 dla PiSu, 3 dla Porozumienia Samorządowego i Komitetu Arkadiusza Fajoka oraz 1 mandat dla trzeciej drogi. 7 kwietnia, dzień wyborów samorządowych, to był ważny moment także dla nas. Wieczór wyborczy na antenie TVP 3 Bydgoszcz obejrzało wczoraj ponad 300 tysięcy osób. Rozmowy z ekspertami i łączenia ze sztabów wyborczych w całym regionie. Podczas wieczoru wyborczego przekazywaliśmy Państwu informacje z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia. Nasi reporterzy rozmawiali z kandydatami na prezydentów i obserwowali ich reakcje na pierwsze sondażowe wyniki. W realizację programu zaangażowane były dziesiątki osób. To m.in. wydawcy, prezenterzy, dziennikarze, operatorzy, dźwiękowcy i realizatorzy, dzięki którym mogliśmy przekazać Państwu informacje z pierwszej ręki. Wieczór wyborczy na antenie TVP 3 Bydgoszcz oglądało ponad 300 tysięcy widzów. Dziękujemy za to, że byliście Państwo z nami. W tegorocznych wyborach zagłosowała ponad połowa uprawnionych. Zaangażowanie wyborców, sposób prowadzenia kampanii przez kandydatów oraz wstępne wyniki wyborów ocenili eksperci z regionu.
To drugi raz w historii wyborów samorządowych, kiedy frekwencja przekroczyła 50%. Jednak po jesiennych wyborach parlamentarnych, kiedy głos oddało 74% wyborców, można było liczyć na wyższą frekwencję także w wyborach samorządowych. Co spowodowało, że połowa uprawnionych nie poszła do urn? Ta kampania była słaba, jeśli chodzi o merytorykę, średnia, jeśli chodzi o poziom emocji, i ta średniość właśnie przełożyła się na ten wynik. Plus oczywiście to zmęczenie tym maratonem wyborczym jako ten element dodatkowy. I bym powiedziała jeszcze jedna rzecz. Młodzi ludzie nie znaleźli oferty politycznej dla siebie. Zdaniem politologów wyborcy nie śledzili uważnie kampanii, a częściej kierowali się dotychczasową opinią na temat danego kandydata. Wszystkie strony sceny politycznej analizują też wysoką przewagę Koalicji Obywatelskiej w regionie. To jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek, dlatego że biorąc pod uwagę metodę liczenia głosów, może okazać się, że ten wynik, który uzyskała Koalicja Obywatelska, będzie wystarczający do tego, żeby uzyskać samodzielną większość. Bo pamiętajmy, że przy obowiązującej ordynacji wyborczej w wyborach do sejmiku duże partie zyskują jeszcze więcej. Jak twierdzą eksperci, duży wpływ na ostateczny wynik wyborów miały tworzące się przez ostatnie lata polaryzacje, które mogą się jeszcze nasilać. Prawdopodobnie pogłębia się ten podział, o którym kilka lat temu OECD pisało w swoich raportach, to znaczy już nie tylko na ścianę wschodnią w Polsce i na ścianę zachodnią, ale ten podział zaczyna odtwarzać się również w ramach województw, czyli na silne, kosmopolityczne, duże ośrodki miejskie i na mniejsze miejscowości. Politolodzy zwracają uwagę również na niskie zainteresowanie typowo samorządowymi komitetami i samorządowcami, którzy nie byli powiązani z żadną partią. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Jest nowa siatka połączeń. Gdzie polecimy z bydgoskiego lotniska? Jabłonowo-Pomorskie stało się planem filmowym. W regionie realizowane są zdjęcia do produkcji o szmalcówce. Sezonowe rejsy do Krakowa, loty do Warszawy oraz 5 kierunków czarterowych. Do wakacji jeszcze sporo czasu, ale bydgoskie lotnisko ogłosiło już letnią siatkę połączeń. Mieszkańcy regionu w wakacje polecą m.in. na Kretę, Rodos czy Majorkę. W wielu biurach podróży to ostatni dzwonek na rezerwację wakacyjnych kierunków. Port lotniczy w Bydgoszczy wystartował z nową ofertą lotów na sezon letni. Wśród propozycji aż 5 lotów czarterowych. Do tureckiej Antalii w tym roku mamy aż 8 rejsów tygodniowo. Na wyspę Kretę, do Heraklionu 2 loty tygodniowo. Na Rodos raz w tygodniu, do bułgarskiego Burgas raz w tygodniu. No i do tego przychodzi nam nowość. W zasadzie od tego powinniśmy zacząć lub to podkreślić, bo będziemy mieli rejsy do Majorki. Pierwsze wakacyjne rejsy zaplanowano na końcówkę kwietnia. Oprócz nowości w nowym rozkładzie nie brakuje regularnych połączeń, między innymi do Londynu, Birmingham i Warszawy. Dokąd lecę? Do Birmingham najczęściej. Leciliśmy takim samym samolotem, też Embraerem 170, tylko że inaczej trochę wyglądał. Lądowaliśmy w Bydgoszczy, było fajnie, nie można było się nigdzie zgubić, no fajne bardzo to jest lotnisko. Kibicujemy jak najbardziej, żeby tych połączeń było jak najwięcej. Mieszkamy też blisko lotniska, więc obserwujemy te startujące i lądujące samoloty. I mamy nadzieję, że tutaj ruch będzie bardzo wzmożony i lotnisko będzie prężnie działało. Letnia siatka połączeń obowiązuje do września. Więcej informacji na temat rozwoju bydgoskiego lotniska w programie Biznes to Biznes dziś o godzinie 19. To jedna z tragicznych, choć nieco zapomnianych kart historii Pomorza. W czasie II wojny światowej przy ulicy Grudziąckiej w Toruniu Niemcy stworzyli obóz przesiedleńczy nazywany Szmalcówką. Instytut Filmowy Unisławskiego Towarzystwa Historycznego od prawie 2 lat pracuje nad filmem, który będzie opowieścią o losach Polaków osadzonych w obozie. W miniony weekend planem zdjęciowym produkcji było Jabłonowo-Pomorskie. XIX-wieczny Pałac na Rzymskich w Jabłonowie Pomorskim. Przed wojną zajmowany przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. W październiku 1939 roku budynek został przejęty przez wojska hitlerowskie, a 2 lata później utworzono tu obóz germanizacji, przez który przewinęło się blisko 4,5 tysiąca osób. Do tej pory myślę, że wszystkie te zeznania i cała historia, która się tutaj odbywała, była skrywana
na kartach też akt archiwalnych, a nie była znana takiej szerszej publice, a myślę, że warto o tym mówić, co się tutaj działo w czasie też II wojny światowej. Do Jabłonowa Pomorskiego trafiali również Polacy osadzeni w toruńskiej Szmalcówce. Witajcie w Jabłonowie. Zrobimy z was porządnych Niemców. Wśród nich pochodząca z Targowiska Górnego rodzina Neringów wraz z 11 dzieci. Niemcy próbowali wymusić na więźniach podpisanie Volkslisty. Pani Nering nie została zabrana, bo miała dwudniowe dziecko, była tuż po porodzie. To dziecko po kilku dniach zmarło i ona sama zgłosiła się do obozu, do swojej rodziny, bo chciała być razem z dziećmi. W miniony weekend wydarzenia te zarejestrowano na potrzeby filmu Dzieci Szmalcówki. To kolejna już produkcja Instytutu Filmowego Unisławskiego Towarzystwa Historycznego. Tutaj w Jabłonowie odtwarzamy sceny zniemczania Polaków w tym obozie, który się tu właśnie znajdował w pałacu widocznym za mną. Zwożono tu ludzi głównie z Pomorza. Twórcom obrazu zależy przede wszystkim na tym, aby utrwalić wspomnienia garstki żyjących jeszcze byłych więźniów toruńskiej Szmalcówki. Szacuje się, że do obozu przesiedleńczego, utworzonego w czasie II wojny światowej, na terenie fabryki smalcu przy ulicy Grudziąckiej przywieziono ponad 12 tysięcy Polaków. Cel był jeden. Wysiedlić mieszkańców Pomorza, sprowadzić na tę ziemię osadników niemieckich, a Polaków, którzy tak naprawdę byli niepotrzebni, albo zgermanizować, albo poddać selekcji i przewieźć do III Rzeszy. Historycy podkreślają, że Szmalcówka był to obóz grozy, w którym panowały głód, cierpienie oraz złe warunki sanitarne, powodujące ogromną liczbę chorób, a w konsekwencji śmierć wielu osób. Prawie 70% ofiar stanowiły dzieci i młodzież. Premiera filmu Dzieci Szmalcówki planowana jest w drugiej połowie tego roku. Joanna Wojnowolska, TVP3 Bydgoszcz. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego otworzył swoje drzwi dla uczniów szkół średnich. Młodzież miała okazję poznać ofertę edukacyjną uczelni, wziąć udział w warsztatach, a także poznać przyszłych wykładowców. Drzwi otwarte odbyły się w bibliotece UKW w Bydgoszczy. Ja się interesuję tą geografią, więc będę bardziej szła w turystykę i rekreację. Interesuje mnie bardziej informatyka. Generalnie przedmioty ścisłe. Może fizyka, może matematyka. Kryminalistyka najbardziej. Ale jestem jeszcze w czasie takiego szukania siebie. Matematyka, pedagogika, a może wychowanie fizyczne. Przed uczniami szkół średnich niełatwe decyzje. W wyborze kierunku studiów pomóc mają organizowane przez uczelnie wyższe drzwi otwarte. Myślę, że to jest bardzo ważne. Moja rola polega na tym, żeby zachęcić studentów do tego, żeby przyszli na UKW. Opowiedzieć im oczywiście o naszych kierunkach, pokazać, na czym polega studiowanie tutaj. W bibliotece UKW poza studentami i wykładowcami na uczniów czekali eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Maturzyści mogli również wziąć udział w wielu warsztatach. Tematyka jest taka ważna z jednej strony w przygotowaniu do matury, ale z drugiej strony też w takim codziennym życiu. Dlatego to są warsztaty o wystąpieniach publicznych, o sztucznej inteligencji, o surfowaniu w internecie. Młodzież ceni takie spotkania również z innych powodów. Bardzo nas też interesuje, jak wygląda rekrutacja, bo tego się najbardziej stresujemy, bo to jednak coś nowego, trochę inaczej to wygląda niż gdzieś tam do szkoły średniej. Także dzisiaj to możemy zobaczyć. To jest też odpowiedź na zapotrzebowanie. Młodzież chce rozmawiać, chce dyskutować, chce zadawać pytania, a tutaj może uzyskać nie tylko fachową odpowiedź, ale również, co jest cenne, doświadczyć tego. W 2024 roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego zaproponuje kandydatom ponad 60 kierunków. Nowością będą m.in. sinologia, skandynawistyka czy badanie i projektowanie gier. Rekrutacja rozpocznie się 10 czerwca. Bydgoszcz, Marcelina Bociek. A w zbliżeniach czas na wiadomości sportowe i spotkanie z Hubertem Malinowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Arriva Polski Cukier Toruń po 27 rozegranych spotkaniach plasuje się na 12. miejscu w Orlen Basket Lidze. Torunianie już zapewnili sobie utrzymanie w lidze, co było głównym celem na ten sezon. Jednak ostatnie tygodnie nie należały do toruńskich koszykarzy. W rundzie zasadniczej zmierzą się jeszcze ze Śląskiem Wrocław, Kingiem Szczecin i w derbowym starciu we Włocławku z Anwilem. Bardzo ciężkie drużyny przed nami. Więc zobaczymy, czy da się wygrać jakikolwiek mecz. Mam nadzieję, że tak. No i będziemy walczyć. Na pewno chcemy zakończyć sezon w dobrym sposobem. Zależy nam, żebyśmy byli dumni z siebie, żeby kibice byli dumni z nas.
Więcej na ten temat oraz oczywiście pozostałe informacje sportowe w naszym serwisie o 21.45. Tyle Hubert Malinowski, dziękujemy za te informacje, a my zobaczmy co w pogodzie. O tym teraz Angelika Bednarska. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że każdy z Państwa dobrze wykorzystał ten miniony weekend, bo niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy. Jeszcze jutro w regionie pogoda będzie sprzyjać, ale od środy synoptycy przewidują spore zmiany. Od zachodu dotrze do nas front atmosferyczny, który przyniesie wzrost zachmurzenia, przelotne opady deszczu, a także silniejsze podmuchy wiatru. Zmieni się również cyrkulacja powietrza i termometry w regionie wskażą już 17, maksymalnie 18 stopni. Zatem, drodzy Państwo, dobrze wykorzystajmy ten jakże przyjemny wtorek. A więcej informacji jak zawsze tuż po głównym wydaniu zbliżeń. Zatem już teraz zapraszam i do zobaczenia. A w zbliżeniach to wszystko. Więcej informacji, także tych wyborczych w wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.